Są dwa przedmioty, which create great perplexity, które sprawiają duże trudności, zakłopotania among Adventists, wśród adwentystów, with regard to Ellen White as a prophet. Kwestii Ellen White. The topic we are going to deal now is with what has been called Ellen White's literary borrowing by some. Teraz omówimy tak zwane literackie zapożyczenia u Ellen White. And some say plagiarism, które niektórzy nazywają plagiatorstwem. Now, plagiarism is one person taking the writings of some other author. A więc plagiatorstwo polega na tym, że jeden autor bierze coś od drugiego autora and putting them out under your own name. I wsadza je do swoich dzieł pod swoim imieniem. Without letting anybody know that somebody else was the author. Nie mówiąc, nie informując nikogo, kto był tym właściwym autorem. The purpose is for you to get the literary credit. Należy, zanim się zapożyczy, mieć pozwolenie od autora. And also any financial benefits that would come from such kind of writing. A być może także tego autora, od którego się zapożycza, tego autora trzeba opłacić. Mrs. White did use words and ideas and expressions from other writers. Ellen White używała słów, idei i wyrażeń zapożyczonych od innych autorów. And this probably more than anything else is what has upset Walter Ray. I ten problem najprawdopodobniej jest najważniejszym, na którym dyskutuje Walter Ray. At least he makes more noise about this than anything else. Przynajmniej na ten temat najwięcej się wypowiada. Well, we have already followed a certain procedure, let us follow it again. Postępowaliśmy już według pewnego klucza, idźmy teraz tym samym kluczem. Let us begin with the Bible. Zacznijmy od Biblii. Let us see if the Bible writers used words and expressions from other writers. Czy autorzy, pisarze biblijni używali słów, idei, wyrażeń innych autorów? And when we examine the Bible, i gdy sprawdzimy to w Biblii, we find a number of instances, znajdziemy wiele przykładów, where one Bible writer copies from another Bible writer, kiedy jeden pisarz biblijny zapożycza od drugiego pisarza biblijnego. But in this case both are inspired and we're not even going to take time to talk about that. Ale w tym przypadku obaj są natchnieni i nie będziemy się zatrzymywać nad tym problemem. What we're going to talk about is where a Bible writer uses ideas and words from an uninspired writer. Zatrzymamy się nad problemem używania przez natchnionych pisarzy biblijnych stwierdzeń zapożyczonych od niebiblijnych, nienatchnionych autorów. And we discover, i odkryjemy, that from the very first writings of the Bible, że od samego początku Biblii, the writings of Moses, od Mojżesza, all the way through to the very last book of the New Testament, aż do ostatniej Biblii Nowego Testamentu, there are materials in those books, jest materiał w tych biblijnych księgach, which were included by the writer, który został włączony przez pisarza, which the writer, the Bible writer never composed, ale którego ten biblijny autor nigdy nie napisał. And we wonder why. I ciekawi jesteśmy dlaczego. This bothers some people. I to niepokoi niektórych. About 250 years before Moses started to write his five books, około 250 lat zanim Mojżesz zaczął pisać swoje księgi, plus the book of Job, włączając to księgę Hioba. Mrs. White says Moses wrote the book of Job also. Ellen White napisała, że Mojżesz także napisał księgę Hioba. He may have even written it before he wrote Genesis. Prawdopodobnie napisał ją zanim napisał Genesis. Job might be the oldest book in the Bible. Hiob może być najstarszą księgą Biblii. Anyway, when Moses started writing Exodus and Deuteronomy, w każdym razie, gdy Mojżesz zaczął pisać księgę Wyjścia i Powtórzonego Prawa, Numbers and Leviticus, czwartą i trzecią Mojżeszową, Moses included some laws, Mojżesz włączył pewne prawa, that he didn't create, których sam nie stworzył. They were written 250 years before Moses. Były one napisane 250 lat przed Mojżeszem. By a great Mesopotamian lawgiver, przez wielkiego prawodawcę mezopotamskiego, whose name was Hammurabi. Hammurabiego. And this bothers some people today. I to sprawia kłopoty pewnym ludziom dzisiaj. I find something interesting here. Ale jest tutaj coś interesującego.
Hammurabi had good laws and bad laws. Hammurabi miał dobre i złe prawa. We have them today. Znamy je dzisiaj. Moses never took a bad law of Hammurabi. Mojżesz nigdy nie zapożyczył złych praw od Hammurabiego. But he did take some of the good laws. Ale zapożyczył niektóre dobre prawa. And put them in the Bible. I włączył je do Biblii. That bothers some people. To niepokoi niektórych. But he did it. Ale on to uczynił. Something is not true because a prophet says it. Coś nie musi być prawdziwego, ponieważ to mówi prorok. But a prophet says it because it is true. Ale prorok coś mówi, ponieważ to jest prawdziwe. Prophets are not the only ones who write truth. Prorocy nie są jedynymi, którzy piszą prawdę. Other people write truth also who are not inspired prophets. Inni ludzie, którzy nie są natchnionymi prorokami, także piszą prawdę. I have done some writing. Ja trochę napisałem. I have a lot more writing to do. I myślę, że więcej napiszę. I have done some of it while I was here. Trochę pisałem także będąc tutaj. I just finished a manuscript which will appear in the Adventist Review. Właśnie skończyłem artykuł, który ukaże się w Adventist Review. The Yugoslav Union Church Paper. W czasopiśmie jugosłowiańskim. And it may even appear in Polish in Poland. A także może się ukazać, być może, w języku polskim u nas. I sent the manuscript to Warsaw at noontime. Wysłałem rękopis do Warszawy w południe. I hope there is only truth in my article. I mam nadzieję, że w moim artykule jest tylko prawda. If there is error, I will be very embarrassed. Gdyby tam był jakiś błąd, byłbym bardzo zaniepokojony. I'm not a prophet. Nie jestem prorokiem. I'm not the son of a prophet. Nie jestem synem proroka. And working in the Ellen White estate does not confer the gift upon me. I praca w Ellen White Estate wcale nie daje mi tego daru, którego ona miała. People besides prophets write truth. Ludzie oprócz proroków, ludzie także piszą prawdę. And prophets are enabled by the Holy Spirit. Prorocy są natchnieni przez Ducha Świętego. When they read somebody else's writings, kiedy prorocy czytają czyjeś pisma, the Holy Spirit enables the prophet. Duch Święty pomaga prorokowi, to know that this sentence is true, pomaga stwierdzić, które zdanie w tych innych pismach jest prawdziwe, that sentence is not true, a które nie jest prawdziwe. And one time Mrs. White read a book by Leland Stowe. Pewnego razu Ellen White czytała książkę jakiegoś autora. The title of the book was The Origin and History of the Bible. Tytuł książki brzmiał Historia biblijna. And he had a sentence with two clauses. I znalazła tam pewne stwierdzenia. The first half of the sentence was true. Znalazła stwierdzenie, którego pierwsza część była prawdziwa. And it was phrased in a very nice way. Było wyrażone w bardzo ładny sposób. The last half of the sentence was not true. Druga część zdania nie była właściwa, nie była prawdziwa. Mrs. White liked the way he phrased this. Ellen White podobał się sposób, w którym autor wyraził to zdanie. And so she borrowed the sentence. I zapożyczyła to zdanie. But the last half of it was false. Ale druga część była fałszywa. What did she do? Co ona uczyniła? She took the first half just the way the man wrote it. Po prostu wzięła tę pierwszą część zdania, tak jak ją napisał ten autor. When she came to the last half that wasn't true, gdy doszła do tej drugiej części, które nie było właściwe, prawdziwe, she turned it 180 degrees, obróciła je o 180 stopni, she made it true, uczyniła je prawdziwe, and then she left it. I zostawiła. All right, let us go to the book of Proverbs. Przejdźmy do Księgi Przysłów, Przypowieści Salomona. For many years I thought Solomon wrote all those proverbs. Wiele lat sądziłem, że Salomon napisał wszystkie proroctwa z tej księgi, wszystkie przypowieści z tej księgi. And then I read Ecclesiastes 12:9-10. A potem przeczytałem księgę Kaznodziei Salomona, rozdział 12, wiersze 9 i 10. A ponadto, że Kohelet był mędrcem, wpajał także wiedzę ludowi i słuchał, badał i ułożył wiele przysłów. Starał się Kohelet znaleźć słowa piękne i rzetelnie napisać słowa prawdy. Solomon said, I searched out many proverbs.
Salomon powiedział tutaj, starał się znaleźć wiele proroctw, słowa. I thought he composed all of them. Myślałem, że chodzi tutaj o skomponowanie tych przysłów. But he didn't. Ale on tego nie uczynił. Solomon's role was largely that of an anthologist. Rola Salomona polegała bardziej na roli antologa. Now I understand that work. Rozumiem pracę antologa. Because I have done that work. Ponieważ ja to samo czyniłem. For 5 years I taught the graduate course in Ellen White's writings in our seminary at Andrews University. Przez 5 lat uczyłem, wykładałem na Andrews University. And I wanted to provide a collection of readings for my students. I chciałem im dostarczyć wybór, antologię pewnych tekstów do czytania. I took an article here from this man. Wziąłem jeden artykuł pewnego człowieka. An article over here from another man. Inny artykuł innego człowieka. I put them all together. Złożyłem je razem. And we printed them. I wydaliśmy je. And the next year we added some more. Następnego roku dodaliśmy trochę więcej. This last year there were more than 500 pages of materials. Ostatniego roku było to ponad 500 stron materiału. Most of it from magazines. Większość z nich z czasopism. And a magazine article dies when the magazine is thrown away. A gdy magazyny kończą swoje życie, są wyrzucane. These articles were too good to be lost. Ale te artykuły były zbyt dobre, żeby zostały zapomniane. And so I preserved some, a więc zachowałem pewne artykuły. And they are now permanently available in the anthology. I teraz można je cały czas, można do nich dotrzeć właśnie w tej antologii. My name appears on the cover of the book. I moje imię jest na pierwszej stronie, na okładce książki. Not as the author. Nie jako autor. A few of the articles I did write. O kilka artykułów sam napisałem. But as the anthologist. Ale jako antologa, tego, który zebrał te rzeczy. Solomon may have written a few of those proverbs. Salomon być może napisał kilka tych przypowieści. But probably most of them he collected from somebody else. Ale najprawdopodobniej większość z nich zebrał od innych autorów. Now he only collected true proverbs. Ale on zebrał tylko prawdziwe proroctwa, przypowieści. The Holy Spirit does something for the prophet, he doesn't do for you and me. Duch Święty czyni coś w stosunku do proroka, czego nie czyni w stosunku do mnie i do ciebie. The Holy Spirit tells the prophet when he's reading something, this is true, but that isn't. Duch Święty mówi prorokowi to, co jest prawdziwe, a co nie, gdy coś czyta. In the New Testament. W Nowym Testamencie. Luke tells us that he wrote his gospel on the basis of research. Łukasz mówi nam, że swoją Ewangelię napisał na podstawie pewnych poszukiwań. He did it on the basis of interviewing people and also checking public documents. Uczynił to, rozmawiając z ludźmi i czytając to, co już na ten temat napisano. He investigated everything carefully from the beginning, he tells us. Mówi nam, że wszystko przebadał dokładnie od samego początku. We come to Jesus. Jeśli chodzi o Jezusa. There was one teaching of Jesus that has become known, at least in the English-speaking world, as the golden rule. Jest pewna nauka Jezusa, którą przynajmniej w świecie anglosaskim nazywamy złotą zasadą. In the Sermon on the Mount, he said, na Górze Błogosławienia powiedział, do unto others as you would have them do to you. Czyńcie innym to, co wy byście chcieli, aby wobec was czynić. And this is called the golden rule. I to nazywa się złotą zasadą. It's a beautiful thing. Jest to piękna zasada. But Jesus didn't compose it. Ale Jezus jej nie stworzył. A generation before Jesus, pokolenie przed Jezusem, Rabbi Hillel, a famous rabbi, Rabbi Hillel, bardzo znany rabbi, taught that teaching. Nauczał właśnie tego. By the time Jesus came along, it was well known. I gdy przyszedł Jezus, ta nauka była znana. He put it in his Sermon on the Mount. I Jezus włączył tę naukę na swoim kazaniu na Górze Błogosławienia. You are familiar with the prayer that is called the Lord's Prayer. Znacie modlitwę, którą nazywamy modlitwę Ojcze Nasz. There are some expressions in that prayer. Są pewne wyrażenia w tej modlitwie, that Jesus did not compose. Których nie ułożył Jezus. They are found in earlier Jewish ritual prayers.
a które znajdujemy we wcześniejszej żydowskiej modlitwie rytualnej, which are known collectively, którą powszechnie się zna as the Ha-Kadish. Jako Ha-Kadish. In the last two books of the Bible, w ostatnich dwóch księgach Biblii there are some interesting materials, są pewne interesujące rzeczy, that were written by the same man. Napisane przez tych samych ludzi. And his name was not Jude, and his name was not John. Nie chodzi o Judę i o Jana w tym przypadku. Actually, we don't know the name of the author, w istocie nie znamy imienia autora, because he didn't write under his own name. Ponieważ nie pisał pod swoim własnym imieniem. But 150 years before John came to the island of Patmos, ale na 150 lat przed czasem, gdy Jan przybył na wyspę Patmos, maybe even longer, a może nawet wcześniej, there was a man who wrote a book, był człowiek, który napisał księgę. It was called the Book of Enoch. Księga Henocha. It was not written by Enoch. Nie była ona napisana przez Henocha. Enoch had been in heaven now for several millennia. Henoch jest teraz w niebie przez kilka tysiącleci. But the man pretended he was Enoch. Ale właśnie ta księga pod tym tytułem została napisana. He apparently thought, autor najwyraźniej myślał, that if he put the name of a famous writer on the cover of the book, że jeśli na początku księgi da sławne imię, many people would read it. Wielu ludzi ją przeczyta. Whereas if he put his own name on the cover, jeśli by położył swoje imię, no one would read it. Nikt by tego nie przeczytał. It was called the Book of Enoch. A więc księga ta nazywa się księgą Henocha. It was not written by Enoch. Ale nie była napisana przez Henocha. But there was truth in it. Ale była tam jak pewna prawda. And in the little book of Jude, i w małej księdze, liście Judy, just one chapter long, tylko mającej jeden rozdział, Jude has a little bit from the book of Enoch in there. Juda ma pewne stwierdzenia, które zapożyczył z księgi Henocha. The last book, the Apocalypse, Apokalipsa, is a big book. Jest większą księgą. And John puts big sections of the Book of Enoch in the Apocalypse. I Jan w swej Apokalipsie włożył większe sentencje zapożyczone z księgi Henocha. It was true. Były prawdziwe. It said what John wanted to say. One mówiły to, co Jan chciał wyrazić. And so he used it. A więc ich użył. Now, Mrs. White was asked questions about her writings. Zadawano Ellen White pytania. As early as 1867. Od 1867 roku. Tomorrow afternoon we're going to talk about the health message. Jutro będziemy mówić na temat poselstwa zdrowia. And we're going to talk about the first four visions dealing with health matters that are the foundation of the health message. I o pierwszych czterech wizjach, które miały wpływ na powstanie w ogóle misji zdrowia w Kościele. The third of those four visions, trzecie z tych czterech wizji, was the first major one, było pierwszym największym. And she received it on a Friday night, otrzymała je w piątek wieczorem, June 6, 1863. 6 czerwca 1863. And she started writing about health very soon thereafter. I po tym zaczęła pisać o zdrowiu, o poselstwie zdrowia bardzo szybko. 4 years later, 4 lata później, a question appeared in the Review and Herald. W Review and Herald pojawiło się pytanie. It was addressed to Mrs. White. Skierowane do Ellen White. And it said, pytanie brzmiało: your writings in part sound like some other contemporary writers on health. Twoje pisma w pewnej części brzmią podobnie do pism współczesnych nam autorów. When did you visit a certain health institute? Kiedy byłaś gościem tego Instytutu Zdrowotnego? And did you read some of these other writers before you wrote your health message? I czy czytałaś tych innych autorów, zanim pisałaś swoje rzeczy? Mrs. White gave the date in reply, the date of her visit to the health resort at Dansville, New York. Ellen White podała datę wizyty w tym Instytucie Zdrowotnym w Nowym Jorku i odpowiedziała na to. She tells when she had her first vision. Mówi o tym, kiedy miała pierwszą wizję. And her first vision was 14 months before she went to visit this famous place. Jej pierwsza wizja miała miejsce na 14 miesięcy przed wizytą w tym sławnym instytucie. So somebody was wondering, you know, did she get her ideas there?
I niektórzy sądzili, że ona pewne idee zapożyczyła właśnie stamtąd. Well, she said I visited there 14 months after I had this big vision. Ale ona powiedziała, że byłam gościem w tym miejscu 14 miesięcy po mojej wizji. Then they said, potem zapytano je, did you read certain writers before you wrote? Czy przeczytałaś tych autorów, pewnych autorów, zanim spisałaś swoje rzeczy? There seem to be some parallels. Ponieważ są pewne podobieństwa. And she said, I wrote certain things, and she spells out what she wrote. Odpowiedziała, że czytałam pewne rzeczy i stwierdziła, podała, które rzeczy czytała. Then I read these other writers. Później czytałam innych autorów. When I read them, I was surprised that in some areas what they wrote was very similar to what I was shown in vision. I gdy czytałam ich, byłam zdumiona, że pewne rzeczy, które są w nich zawarte, są podobne do moich wizji. And to show the parallels, i aby pokazać te paralele, I quoted from those other writers. Właśnie cytuję tych innych autorów. Now today, dzisiaj Walter Ray says, Walter Ray mówi, that she stole the writings of others, że ona po prostu kradła dzieła innych. And then she denied that she did it. A później zaprzeczała, że to czyniła. And she said, every word is mine. I mówiła, że każde słowo jest moje. Well, here she says in print. Tutaj wydrukowane, na wydrukowanym mówi wyraźnie. Yes, I did read the other writers. Tak, ja czytałam innych autorów. Some of what they wrote was parallel to what was showed me. Pewne rzeczy, które były podobne w ich pismach do moich wizji. To show the parallel, i aby pokazać te podobieństwa, zacytowałam ich po prostu. She is not denying it. Ona wcale nie zaprzecza temu. She is stating it. Ona to wyraźnie stwierdza. And giving you the reason. I daje powody właśnie tego. But Walter Ray won't tell you that in his book, The White Lie. Ale Walter Ray nie powie wam, nie mówi wam tego w książce The White Lie. Furthermore, the man is dishonest. Co więcej, ten człowiek nie jest uczciwy. In this same article from which I have just been reading, z tego samego artykułu, który właśnie teraz czytałem, he takes one sentence out of its context. Wyciąga pewne zdanie z kontekstu. Let me tell you what the sentence is. O jakie zdanie chodzi? Let me tell you how it got there. Jak on je zdobył? Let me tell you how he has distorted it. I jak je przeinaczył? This is the sentence. Oto zdanie. Although I am as dependent on the Spirit of God in writing my views as in receiving them, chociaż nie jestem tak zależna od Ducha Świętego w pisaniu moich rzeczy, jak w otrzymywaniu wizji, yet the words I employ are my own, to jednak słowa, które stosuję, są moimi własnymi, unless they be those of an angel, chyba że nie są to słowa anioła, and then I put those in marks of quotation. I stawiam je w cudzysłowie. Now she did write that. Ona napisała to. But she wrote it in a context. Napisała to w kontekście jednak. I'm going to tell you what it is in just a moment. Chcę wam powiedzieć, jaki to był kontekst. Walter Ray lifted it out of the context. Walter Ray wyciągnął to zdanie z kontekstu. And made it appear. I uczynił je jakby, that Mrs. White was talking about all of her writings. Jakby mówiła o wszystkich swoich pismach. When she wasn't. Ale ona nie mówiła. She was only talking about a particular expression. Ona mówiła o szczególnym jednym wyrażeniu. Now, what's the background? O jakie tło chodzi? Kontekst. By 1867, Mrs. White had made three statements. Do 1867 Ellen White wypowiedziała się trzy razy. About the ideal length of a woman's skirt. O właściwej długości spódnicy u kobiet. In the early 1860s, na początku 1860-tych it was fashionable both in Europe and in North America, była moda w Europie i w północnej Ameryce, to wear dresses that came right down to the ground, nosić suknie, które sięgały aż ziemi. And when a lady would walk down the street, i gdy kobieta chodziła ulicą, her skirt would be like a broom, it would sweep up the dirt. Ta jej suknia ściągała po prostu cały kurz. Now that was bad enough. Nie było to właściwe. But when she went to go across a street, nie było to znowu tak niedobre, ale gdy chciała przejść ulicę, it would also sweep up the filth of the street. To przez ulicę, gdy szła, też to zbijało tumany kurzu. They didn't have motor cars. Nie było wtedy samochodów.
The trams and the carriages were drawn by horses. Tramwaje i powozy były ciągnięte przez konie. And they would leave their urine and feces in the street. I one zostawiały no, odchody na ulicy. And the lady wearing a long skirt, i kobieta, która nosiła długą spódnicę, would walk right through that. Po prostu przechodziła przez to. It wouldn't smell very good. Nie pachniało to zbyt ładnie. And it was dangerous to health. I było to niebezpieczne dla zdrowia. So Mrs. White said, Ellen White powiedziała, you know, get them up so that they don't drag in the street. Podnieście je trochę, żeby nie zamiatały tych ulic. Then another time, innym razem, she said, the skirt should come just a little bit below the lady's boot. Powiedziała, że suknia kobiety powinna sięgać niewiele ponad górną krawędź jej buta. In those days the ladies would wear a boot that would come halfway up to the knee. W tych latach kobiety nosiły buty, które sięgały prawie do kolan. And Mrs. White said, wear the skirt just a little bit below the top of the boot. A Ellen White powiedziała, że żeby ta suknia sięgała poniżej, trochę poniżej górnej krawędzi buta. In the third statement, po raz trzeci się wyraziła. She got more specific than she had in the first two. Bardziej specyficznie, bardziej dokładnie niż w poprzednich dwóch. And she said, wear your skirt 9 inches above the ground. Powiedziała, żeby dolna krawędź sukni sięgała 9 cali ponad poziom ziemi. Now some reader of her writings, niektórzy czytelnicy jej pism, look, you have made three different statements. Mówią, że uczyniła 3 różne stwierdzenia. In the third one, you said 9 inches. W trzecim mówi 9 cali. Now here's the question. I pojawia się pytanie. 9 inches. 9 cali. Your words, twoje słowa, or the angel's words. Czy to są słowa anioła? And now she's answering that question. I ona w tym artykule odpowiada na to pytanie. And she's saying, mówi, 9 inches. 9 cali. Those were my words. To były moje słowa. Not the angel's words. Nie anioła. Let me explain how I arrived at 9 inches. Pozwólcie mi wyjaśnić, jak doszłam do tego wniosku o 9 calach. The angel took me in vision. Miałam wizję. And showed me 3 groups of ladies. I anioł pokazał mi 3 grupy kobiet. The first group had their skirts right down on the ground. Pierwsza grupa miała suknie sięgające ziemi. It was considered very fashionable then. Uważano, że są bardzo modne. But very undesirable from a health point. Ale z punktu widzenia zdrowotnego niewłaściwe. And the angel said, do you see those ladies? Anioł powiedział, czy widzisz te kobiety? Yes. Tak. Those are too long. Te suknie są za długie. Then the second group came. I jeśli chodzi o drugą grupę, their skirts were above the knee. Ich suknie sięgały trochę ponad kolano. Mini skirts are not an invention of the 20th century. Wiele dzisiejszych spódniczek nie jest wynalazkiem XX wieku. And the angel said, do you see those? Anioł się spytał, czy widzisz te? Those are too short. Te są za krótkie. The first were too long. Pierwsze były za długie. Because of health reasons. Z powodów zdrowotnych. The second were too short. Drugie były za krótkie. Because of modesty reasons. Z powodów skromności. Then the third group came. Przyszła trzecia grupa. Angel said, take a good look at them. Spójrz dokładnie na tę grupę. That is just about right. Ta grupa nosi spódnice mniej więcej tak, jak powinny być. So she really looked. A więc ona wyraźnie patrzyła. And she saw that the skirt was about 9 inches from the ground. I widziała, że dolna krawędź spódnic sięgała, była ponad 9 cali ponad ziemię. So to describe the ideal, a więc aby oddać tę ideę, she gave her estimate. Podała swoje przybliżenie, swój sąd. A więc 9 cali od ziemi. And the reader wrote in, gdy czytelnik to czytał, 9 inches. 9 cali. Where did you get those words? Skąd wzięłaś te słowa? Did the angel tell you 9 inches? Czy anioł powiedział ci 9 cali? Or are those your words? Czy to są twoje słowa? So she said the words that I use in writing what I have seen. Więc ona używała słów swoich własnych. Ona to, co widziała, opisywała swoimi własnymi słowami. Jeśli byłyby to słowa anioła, stawiłabym je w cudzysłów. I Walter Ray bierze
to zdanie, to zupełnie pozbawiwszy je kontekstu, i w swej książce wyraża się, jakoby Ellen White mówiła w ten sposób o wszystkich swoich pismach. I podobnie czyni z 11, 12 innymi takimi stwierdzeniami. I znowu, pozbawiwszy całkowicie kontekstu, dlaczego ona używała pisma innych ludzi? Kilka powodów. To są możliwe powody, które możemy wywnioskować z pewnych faktów. Po pierwsze, być może chciała dokładnie opisać idee, które zostały jej przekazane w wizji. We have already noted her limited formal education. Już wiemy, że miała to formalne, oficjalne wykształcenie niezbyt wysokie. There was another limitation we haven't talked about yet. Poza tym miała jeszcze pewne ograniczenia, o których nie mówiliśmy. And that was she had a limited amount of time to devote to writing. Tym ograniczeniem to był brak, jej brak czasu, jeśli chodzi o pisanie. Now, if Mrs. White had done nothing in life except write the writings that she wrote, jeśli Ellen White nie czyniłaby nic w swoim życiu poza pisaniem, she would be immortalized in the history of literature. Byłaby nieśmiertelną w historii literatury. 25 million words. 25 milionów słów. There are very few writers, even men, that have written that many words in a lifetime. Jest bardzo mało pisarzy, nawet mężczyzn, którzy tyle napisali w swoim życiu. But she did more than write. Ale ona czyniła więcej niż pisanie. She traveled. Podróżowała. She spoke to church gatherings. Przemawiała do ludzi. She had visitors come to her home for counsel. Miała gości, którzy przychodzili się do niej poradzić. And she herself went out and did missionary deeds of kindness. I sama wychodziła na zewnątrz i misjonowała. She took food to hungry people. Zanosiła żywność dla głodnych ludzi. She made garments for the poor. Czyniła, szyła ubrania dla biednych. She did a lot of things. Czyniła wiele rzeczy. Besides writing. Oprócz pisania. Now, if she wants to write a certain thing, jeśli chciała napisać pewną rzecz, and somebody else has said it in a fairly accurate way, a ktoś już napisał to w dobry sposób, I am sure that she probably reasoned, jestem pewien, że wnioskowała najprawdopodobniej w ten sposób. Why should I waste time? Dlaczego mam spędzać czas, marnować czas? I don't have too much anyway. Nie mam go zbyt dużo. Why should I waste time creating parallel prose? Dlaczego mam marnować czas pisząc podobne słowa? When the first writer has said what I want to say. Podczas gdy ja inny już autor napisał to, co ja chcę wyrazić. And so she might use his words. A więc mogła używać jego słów. For example, na przykład. We know that on a certain day in her life she visited Lake Geneva in Switzerland. Wiemy, że pewnego dnia w swoim życiu była nad jeziorem Genewskim w Szwajcarii. We know she was there. Wiemy, że była tam. Yet when she went to write a description of the lake, jednak gdy pisała, gdy opisywała to jezioro, she used a description of it that had been written by a Reformation, Protestant Reformation historian. Użyła opisu reformacyjnego historyka. He had written about it and described it in a nice and accurate way. Bo on właśnie opisał to jezioro bardzo ładnie i w właściwy sposób. Why should I take time to write the same thing in other words? Dlaczego mam spędzać czas pisać, aby pisać o tych samych rzeczach? She wanted to express well. Chciała wyrazić dobrze ideas and truths revealed to her in vision. Idee i prawdy objawione jej w wizjach. I find a second reason. Druga przyczyna. Sometimes she needed to supplement details not shown in vision. Czasami potrzebowała, aby uzupełnić szczegóły, które nie były jej pokazane w wizji. Sometimes she would witness in vision a past historical event. Czasami była świadkiem w wizjach faktów historycznych dziejących się w przeszłości. But the angel wouldn't tell her in what town.
Ale anioł nie mówił jej, w jakim mieście to się działo. He might not even tell her who the people were that she heard talking. Nawet nie musiał jej powiedzieć, kim byli ci ludzie, których słyszała, że rozmawiają. And she'd have to go to a history book, a więc musiała sięgnąć do książek historycznych, to find the date of the meeting, znaleźć datę tego wydarzenia, the town where it was held, miasto, gdzie to się działo, who said this and who said that. Kto powiedział to, tamto. She saw them. Widziała ich. She heard them. Słyszała. She heard the ideas expressed by different ones. Słyszała idee, które wyrażali ci ludzie. But the angel didn't always identify the details. Ale anioł nie zawsze nie zawsze podawał szczegóły. A więc czasami musiała sięgać do innych ksiąg, aby znaleźć kontekst. There's an important point I want to make here. Jest jedna ważna rzecz, którą chcę tu powiedzieć. Ellen White used historical materials to illustrate. Ellen White używała historycznych materiałów, aby zilustrować. Never to prove. Aby coś zilustrować, a nie aby coś udowodnić. That is a significant distinction. Jest to bardzo ważna rzecz. A third reason why she may have borrowed. Trzecia przyczyna. She wanted to embellish the literary elements of her writing with beautiful gems of thought. Chciała upięknić jej pisanie, jej prozę jakimiś pięknymi stwierdzeniami. For at least three reasons. Przynajmniej z trzech powodów. First of all, for aesthetic reasons. Z powodów estetycznych. Ellen White was a lover of beauty. Ellen White była miłośnikiem piękna. She loved the beauty of paintings and art. Kochała sztukę, malarstwo. The beauty of sculpture. Piękno rzeźby. And she liked the beauty of words well put together. I lubiała piękno słów właściwie ze sobą połączonych. She wanted beautiful words in her writings. A więc chciała, by jej słowa w pismach były piękne. There were also reverent reasons. I chciała, inna przyczyna, chciała uczcić Boga. She wanted to honor God by making it as beautiful as she could. Chciała uczcić Boga jak najlepiej potrafiła. There were also psychological reasons. Były przyczyny psychologiczne. If something is well stated, jeśli coś jest dobrze podane, it will stick in the mind. To zostanie w umyśle. If it's just stated in a common way, you'll forget it very quickly. Jeśli to jest użyte bardzo tak niechlujnie, szybko o tym się zapomni. She wanted people to remember her truths. Ona chciała, aby ludzie pamiętali jej prawdy. A fourth reason I have found. Czwarta przyczyna, którą znalazłem. She wanted to explain Adventist doctrinal positions to our people. Chciała wyjaśnić nauki, zasady wiary adwentystycznej innym ludziom. These were formulated in meetings called Sabbath conferences. One były formułowane w czasie spotkań nazywane konferencjami sobotnimi. And so everybody contributed their ideas. I każdy jakieś swoje idee wkładał. They developed a consensus statement. Rozwijali jedność zdania. And they all felt free to use the final statement. I każdy mógł tych te wyrażenia, z którymi każdy się zgadza, używać. And I think I find a fifth reason. Myślę, że znalazłem piątą przyczynę. I think Ellen White had a photographic memory. Myślę, że Ellen White miała fotograficzną pamięć. I have met people who did. Spotkałem właśnie takich ludzi. They hear something once, they read something once. Coś przeczytają, usłyszą. They have an instant recall the rest of their lives. I do końca życia to pamiętają. This is a very wonderful thing. Jest to piękna rzecz. I don't have it. Nie mam, nie posiadam jej. Paul said we could covet the best gifts. In 1 Corinthians, come with the best gifts. Paweł powiedział, abyśmy starali się o najlepsze dary. This is the one I covet. A więc ja chciałbym mieć ten dar. Now let me set up what I think is an example of what could have happened. Pozwólcie mi pokazać, wykazać, co właśnie w jej przypadku się działo. Mrs. White is known to have read 5 or 6 books on the life of Christ, which deeply impressed her. Ellen White przeczytała 5-6 bóg na temat życia Jezusa, które zrobiły na niej bardzo duże wrażenie. Let us say that on Thursday of one week, przypuśćmy, że we wtorek, w jakiś tydzień, she read a book about Jesus. Przeczytała książkę o Jezusie. Something was stated there in a very nice way. Coś było tam stwierdzone w bardzo dobry sposób. It impressed her. I to zrobiło na niej wrażenie. 2 days later, she's preaching. Dwa dni później ma kazanie. It is Sabbath. Jest sabat. She's standing up in church. Stoi w kościele.
Ellen White very seldom preached from notes. Ellen White bardzo rzadko kazała z notatek. Usually all she had was her Bible. Najczęściej z pamięci. Perhaps she was talking about Jesus on Sabbath morning. Być może mówiła o Jezusie w ten sobotni poranek. And all of a sudden, i nagle, it flashes into her mind something she read 2 days ago. I nagle przypomniało jej się coś, co czytała 2 dni temu. And she gives it out. I wyraża to. She does not say, ona nie mówi, I read this in a certain book by a certain author. Że przeczytałem to w tej książce napisaną przez tego autora. Perhaps she doesn't even remember where the thought came from. Być może nawet nie pamiętała, z czego to pochodzi. But it was beautiful. Ale było to piękne, well expressed, dobrze wyrażone, and just fits the point she's making in her sermon. I pasowało to do właśnie w jej kazaniu. So she just gives it out. A więc wyraziła się tym now, zdaniem. Sitting down in the congregation, siedzący ktoś w zgromadzeniu, in the later years, siedząc później w zgromadzeniu, w późniejszych latach, there was always at least one stenographer present, był zawsze obecny stenograf. Taking down in shorthand, spisując wszystko, every word Mrs. White says. Każde słowo, które Ellen White powiedziała. And so when she speaks this expression, i gdy ona mówi właśnie to zdanie szczególne, that she'd read 2 days before, które czytała 2 dni temu, she doesn't say where it came from. Nie mówi, skąd to pochodzi. Perhaps she doesn't even remember. Być może nawet nie pamiętała tego. But she speaks it, ale wypowiedziała to. And the stenographer is taking it all down. I stenograf to wszystko spisuje. After the Sabbath, the notes are transcribed. Gdy po sabacie, już dokładnie spisywane są jej słowa. And when they come to write Desire of Ages, gdy miano zamiar napisać życie Jezusa. This sermon transcript is part of the documents that they use. Manuskrypt tego kazania jest częścią materiałów, które ona używała. And the expression shows up in Desire of Ages. I to wyrażenie jest w życiu Jezusa. No source is indicated. Żadne źródło nie jest tam podane, but it's there. Ale jest tam. Well, there are many people today who are troubled about the charges of plagiarism. Wielu ludzi dzisiaj jest zakłopotanych z powodu oskarżenia Ellen White o plagiatorstwo. 8 lat temu mój przyjaciel, who was a lawyer, prawnik, he is the chief lawyer in the General Conference. Główny prawnik w Generalnej Konferencji. We have 3 lawyers who work full-time for the General Conference. Mamy 3 prawników, którzy cały czas pracują dla Generalnej Konferencji. And they are all very busy. Są bardzo zajęci. This man's name is Warren Johns. Nazywa się ten człowiek Warren Johns. He's the chief lawyer. Jest głównym prawnikiem. When Walter Ray's accusations about plagiarism appeared in the Los Angeles Times, gdy w gazecie Los Angeles Times pokazały się oskarżenia Waltera Ray o plagiatorstwo u Ellen White, Brother Johns was upset. Brat Johns nie był zadowolony. We have had these charges over and over and over again all through the years. Te oskarżenia pojawiają się raz po raz przez całe lata. The charges have been made by people who are not lawyers. Oskarżenia podawali ludzie, którzy nie byli prawnikami. The defense has been made by people who are not lawyers. I odpowiadano na te oskarżenia, odpowiadali też nie prawnicy. And he decided. I on zdecydował. He was going to settle the legal issue. Chciał uczynić to profesjonalistycznie. Once and for all. Raz na zawsze. So he took some money, wziął pewną ilość pieniędzy, that was not church money, które nie były pieniędzmi kościelnymi, privately raised money, prywatnie zarobionymi, and he hired a specialist in copyright or commercial law. Zatrudnił specjalistę w prawie autorskim, jeśli chodzi o wydawanie książek. The man's name is Vincent Ramick. Imię tego człowieka Vincent Ramick. He said to him, powiedział do niego, Mrs. White is accused of plagiarism. Ellen White jest oskarżona o plagiatorstwo. Stealing the writings of others and claiming they are her own. O kradzenie stwierdzeń innych i o przypisywanie ich sobie. I want you to do research in the law books. Chciałbym, abyś przebadał księgi prawnicze and tell me whether she is innocent or guilty.
I żebyś mi powiedział, czy jest niewinna, czy też winna. Zapłacę ci za twą pracę. So the man set to work. A więc usiadł ten człowiek do pracy. America became a nation in 1776. Ameryka stała się narodem w 1776. And national law began to develop immediately. I prawo narodowe zaczęło się od razu rozwijać. I think the first case involving literary materials was about 1792 or 3, somewhere in there. Przypuszczam, że pierwsza sprawa dotycząca praw autorskich pojawiła się w 1792. And that's where he started. I od tego tej sprawy zaczął. He then surveyed every case in American literary law. I przebadał każdą sprawę w amerykańskim prawie dotyczącym wydawania książek to 1915, do 1915, the year Mrs. White died. Do roku, gdy Ellen White umarła. He spent more than 300 hours on this. Spędził nad tym więcej niż 300 godzin. He studied more than 1,000 cases in American literary law. Przestudiował więcej niż 1,000 spraw w amerykańskim prawie autorskim. He came to a conclusion. I stwierdził na końcu. And he wrote up his conclusion in a legal paper. I w prawniczym artykule napisał te wnioski. 30 or 40 pages. 30-40 stron, with many references to various case law, z wieloma odnośnikami do wielu spraw, and he concluded that Ellen White was not guilty of plagiarism. I stwierdził, że Ellen White nie była winna plagiatorstwa. Warren told me about it. Warren powiedział mi to. And I said to him, I want to meet that lawyer. Powiedziałem Warrenowi, że ja chcę spotkać tego prawnika. I have questions I want to ask him. Mam pewne pytania, które chciałbym mu zadać. So Warren said, all right. Warren powiedział, w porządku. So one afternoon, pewnego popołudnia we met at his home, spotkaliśmy się w jego domu and Mr. Ramick came. I Mr. Ramick przybył. There were two or three other general conference men there. They wanted to ask questions. Było ze mną kilku ludzi jeszcze z generalnej konferencji, którzy chcieli rozmawiać. And we had a sound technician recording everything. I mieliśmy kogoś z magnetofonem. And we asked him questions for 2 hours. I zadawaliśmy temu prawnikowi pytania przez 2 godziny. I took the tape back to my office. Wziąłem taśmę z nagraniem do mojego biura. It took my secretary 2 days to transcribe it. I moja sekretarka przez 2 dni spisywała to. And then from that tape transcript. I z tego później, z tego maszynopisu, I wrote 3 articles for the Adventist Review. Napisałem 3 artykuły dla Adventist Review. And the editor also wrote an editorial on the same issue. Wydawca, redaktor naczelny także napisał artykuł redakcyjny w tym numerze. And all 4 of them are now printed, reprinted in a little brochure, little booklet. I wszystkie 4 artykuły są teraz ponownie wydrukowane w małej broszurce. And I asked Mr. Ramick many questions. Zadałem panu Ramickowi wiele pytań. I said to him, spytałem się. What book of Mrs. White's did you read the most in? Którą książkę Ellen White przeczytałeś najbardziej? Great controversy. Wielki bój. You're not an Adventist, are you? Nie jest pan adwentystą, czyż nie? No. Nie, nie jestem. Of what religion are you a member? Jakie jest pana wyznanie? Roman Catholic. Jestem rzymskokatolikiem. And you read Great Controversy. I przeczytał pan Wielki bój. Yes. Tak. Were you offended? Czy był pan tam zgorszony? Why should you be offended? Dlaczego miałbym być? Well, Mrs. White says some very strong things about some popes. Ellen White wyraźnie wyraża się o pewnych papieżach. He's the leader of your church. A to są właśnie przywódcy twojego kościoła. Didn't it anger you? Czy to nie sprawiło, że byłeś zdenerwowany? No. Nie. She only said what is in history books. Ona powiedziała tylko to, co jest w książkach historycznych. It's a matter of record. Pewne stwierdzenia. Well, he said the critics have focused on the words Mrs. White used. Powiedział, że krytycy skupiali się na słowach, które Ellen White używała. And they have completely forgotten the message.
ale zupełnie utracili, czytając jej książki, poselstwo. Now, as literary law developed in the United States, gdy prawo autorskie rozwinęło się w Stanach Zjednoczonych, and I would presume this would be true in Poland as well, myślę, że to jest też prawdą w Polsce, there developed a legal doctrine, rozwinięto prawniczą doktrynę, called the doctrine of fair use. Doktrynę właściwego używania. You can use the words of someone else. Możecie używać słowa kogoś innego. Up to a rather well-defined point. Do pewnego ustalonego miejsca. And there's no problem. Do tego czasu nie ma problemu. If you go beyond, jeśli idziecie poza, then it's plagiarism. To jest plagiatorstwo. And he said Mrs. White always stayed within the doctrine of fair use. I powiedział, że Ellen White zawsze znajdowała się w ramach tej doktryny właściwego stosowania. Furthermore, co więcej, what did she do with what she wrote? Co ona robiła z tym, co pisała? She took something from this one. Brała coś od jednego, something from this one, od drugiego, something from that one, od tamtego, put some of her own in, dodała tam swoje myśli, and produced an entirely new and different literary work. I wyprodukowała nową, całkowicie nową, nowe dzieło literackie. And he was very emphatic. I on był bardzo zafascynowany. Mrs. White is not guilty of plagiarism. Ellen White nie jest winna plagiatorstwa. Well, I said to him, powiedziałem mu, if she were alive today, gdyby ona żyła dzisiaj, could she be taken into court today? Czy byłaby oskarżona? No. Nie. And he said, if she were, jeśli byłaby, I would volunteer to defend her in court. To ja bym ochotniczo bronił ją w sądzie. In fact, it would be fun. I w istocie byłoby to bardzo śmieszne. Because the prosecution would not have one leg to stand on. Ponieważ to oskarżenie nie miałoby żadnych podstaw. And then he said something that surprised me. I wtedy powiedział coś, co mnie bardzo zaskoczyło. We didn't ask him to say it. Ja nie zapytałem go o to. We didn't pay him to say it. Nie zapłaciliśmy mu nawet. He just volunteered it. Och, tak z serca to powiedział. Reading Mrs. White's writings, he said, powiedział, że czytanie pism Ellen White have changed my life. Zmieniło moje życie. And we said, how is that? I spytaliśmy się, o co chodzi? He said, I am not the same Vincent Ramick that I was when I started this project. Powiedział, że nie jestem tym samym Vincentem Ramickiem, którym byłem przed przeczytaniem jej dzieł. Reading Mrs. White's writings have changed my life. Czytanie książek Ellen White zmieniło moje życie. He's not an Adventist. On nie jest adwentystą. He's a Catholic. Jest katolikiem. He's still a Catholic. On w dalszym ciągu jest katolikiem. But he's an honest Catholic. Ale jest uczciwym katolikiem. And he said, I was so impressed by these writings that I have improved my life. I powiedział, że był bardzo zafascynowany pismami Ellen White, które zastosował w swoim życiu. Well, because Walter Ray had made such a big noise in the newspapers about his charges. Ponieważ Walter Ray zrobił dużo hałasu w czasopismach, oskarżając Ellen White. We decided that we would write a story for the newspapers reporting on this new development. Zdecydowaliśmy, że napiszemy artykuły odpowiadające na ten fakt. And the newspapers gave it big publicity. I czasopisma, a ten czasopisma mają dużo czytelników. And Walter Ray read it. Walter Ray czytał je. Another man read it. Inny człowiek też czytał. Whose name is John Dart. Jego imię John Dart. John Dart is the religion editor of the Los Angeles Times. John Dart jest redaktorem do spraw religijnych Los Angeles Times. He is the man who wrote the original story that created such a furor in North America. On był autorem właśnie tego artykułu, który wywołał tyle rumorów w Ameryce. And he read it too. I on przeczytał także to. A few days later, my telephone in my office in the General Conference rang. Kilka dni później zadzwonił telefon w moim biurze w Generalnej Konferencji. It was Mr. Dart. I to dzwonił Mr. Dart. Walter Ray and I have three questions we would like to ask of you and Mr. Ramick. Powiedział, że Walter Ray i ja mielibyśmy kilka pytań, które chcielibyśmy zadać Vincentowi Ramickowi. All right, what are they? W porządku. He gave them to me over the telephone.
Podeszli oni do telefonu. I said, I will get you answers and I will call you back. A więc podajcie mi te pytanie, a ja z powrotem zadzwonię i odpowiem. So I called Mr. Remick. A więc zadzwoniłem do pana Remicka. The Los Angeles Times wants to ask you three questions. Powiedziałem, że Los Angeles Times chce zadać panu kilka pytań. He said, come down to my office. Powiedział, proszę przyjść do mojego biura. So I went down. Powszedłem. And I spent another hour and 45 minutes with him. I spędziłem dalsze godzinę i 45 minut z nim. And I said to him. Powiedziałem. Walter Ray has said. Walter Ray stwierdził. That you were given a lot of money for your work. Że za pańską pracę otrzymał pan bardzo dużo pieniędzy. And that you had to say what you said because you were paid to say it. I powiedział pan to, co pan musiał powiedzieć, ponieważ zapłacono panu za to. He smiled, but he was very irritated. Remick się uśmiechnął, ale był bardzo zirytowany. And he said to me, powiedział, he is accusing me of being a prostitute. On mnie oskarża, że jestem prostytutką. A legal prostitute. Prawniczą prostytutką. That I give you pleasure in exchange for the money that you give me. Że ja daję przyjemność za pieniądze, które otrzymałem. He laughed, but he was kind of irritated by it. Śmiał się, ale był trochę zirytowany. Then he said to me, powiedział, Mr. Kuhn, panie Kuhn, any lawyer who tells his client only what he thinks the client wants to hear. Każdy adwokat, który mówi swoim klientom tylko to, co ci klienci chcą, żeby powiedział, that lawyer soon has no clients. Ten adwokat wkrótce nie ma żadnych klientów. A lawyer's job is quite the opposite. Zadaniem adwokata jest właśnie coś przeciwnego. He is to tell the client the worst possible story. On ma powiedzieć klientowi nawet najgorszą możliwość, well, historię. I said, let's talk about the money you were paid. Powiedziałem, porozmawiajmy o tych pieniądzach, które pan otrzymał. Now in professional circles, the fee is always confidential. W kołach profesjonalnych zapłata jest zawsze tajemnicą. I didn't know what the man's fee was for his research. Ja nie wiedziałem, ile pieniędzy on dostał za swoje badania. I didn't care. Nie dbałem o to. And it wouldn't have been proper for me to ask him. I nie byłoby rzeczą właściwą, żeby go o to pytać. But I did ask a related question. Ale zapytałem podobnym stwierdzeniem. I said to him. Spytałem. And incidentally, we are now into a new calendar year. Było to już w nowym roku. I said, you know how much money your law firm took in last year, the total amount of your income. Wie pan, ile pan otrzymał wszystkich pieniędzy za pana pracę w ostatnim roku? And it was a large amount. Było to bardzo dużo. It was in millions of dollars. Millions? Millions. Miliony dolarów. This is a big law firm. To bardzo dużo. On był dobrym prawnikiem. Now I said, okay, you know how much money you took in. I don't need to know, but you know. A więc pan wie, ile pan pieniędzy za to wziął? Ja nie wiem. Yes, I have a figure. A więc ja myślałem. Now, you also know how much Mr. Johns paid you for your services. Wie także pan, ile Mr. Johns zapłacił panu za tę pracę. Yes, I know. Tak, oczywiście. All right, I want you to tell me. I chciałbym, żeby pan mi powiedział. What percent of your total income for the year? Jaki jest to procent tego całościowego pana zarobku za cały rok? Was represented by the money that you got for your work for Mr. Johns. Jaki procent stanowiła zapłata za pracę, którą pan uczynił nad właśnie kwestią Ellen White? He made a mental calculation. W pamięci obliczył. He then gave me an answer. I odpowiedział. The fee I got from Mr. Johns od pana Johnsa otrzymałem represented approximately około 1/10 of 1% of the money we took in last year. 1/10% pieniędzy, które zarobiłem w tym poprzednim roku. Now in our eyes it might look like a lot of money. No, wyobrażam sobie, to jest bardzo dużo pieniędzy. In their eyes it was like a drop of water in a big bucket. Ale dla niego było to po prostu kropla gdzieś na dnie wiadra. I said to him something else. Powiedziałem mu jeszcze coś. Walter Ray's personal lawyer, osobisty adwokat Waltera Ray, has called you stupid. Nazwał pana głupcem. He said why? Zapytał dlaczego. Because in your
written paper to Mr. Johns, you cited a certain law case. Ponieważ w tym artykule, który pan napisał dla pana Jonesa, podpisał pan pewną sprawę sądową. In the law books it is called Emerson versus Davies. W księgach sądowych jest to nazwane Emerson kontra Davies. And Walter Ray's personal lawyer told me. I osobisty adwokat Waltera Ray powiedział mi, that he should never have used that case in his report. Że nigdy pan nie powinien był używać tej sprawy w swoim raporcie. Because of who won and who lost. Ponieważ jeden wygrał, a drugi przegrał. He said to bring that in hurts your case. Ponieważ ta sprawa, którą pan cytuje, zaciemnia ten cały artykuł. Ramek was stupid. A więc Ramek był głupcem. Mr. Ramek laughed. Ramek się roześmiał. It is not I who are stupid. To nie ja jestem tym głupcem. It is that lawyer of Walter Ray who is stupid. To jest ten adwokat Waltera Ray. Właśnie on jest głupi. Why? Dlaczego? He didn't read my document very carefully. On nie przeczytał moich dokumentów dokładnie. I didn't refer to this case. Ja nie odnoszę się do tej sprawy sądowej. Because of who won or who lost. W kwestii kto wygrał, a kto przegrał. I referred to that case. Odnoszę się do tej sprawy. Because of something the judge said. Z powodu słów, które powiedział sędzia. In pronouncing judgment. Wypowiedzeniu wyroku. Because what the judge said today is incorporated in American literary law. Ponieważ to, co powiedział sędzia, jest teraz włączone do amerykańskiego prawa autorskiego. And if Walter Ray's lawyer doesn't know any more about the law than that, he's not a very good lawyer. Jeśli adwokat Waltera Ray nie wie o tym tej sprawie, to nie jest to dobry prawnik. Walter Ray, the former Adventist pastor. Walter Ray, były pastor adwentystyczny, is the man who is making the loudest noises today. Jest człowiekiem, który czyni dzisiaj dużo hałasu. He is grossly inaccurate. On nie ma racji. He has said that 85 or 90% of Mrs. White's books are copied material. Powiedział, że od 85 do 95% materiałów napisanych przez Ellen White to nie jest jej materiał. In the White Estate we thought that was an awfully big figure. W Ellen White Estate stwierdzamy, że jest to zawyżona cyfra. But we wanted to find out for ourselves. Ale chcieliśmy sami dla siebie stwierdzić. So we took a new complete set of her writings in English. Także wzięliśmy cały zestaw wszystkich ich jej pism w języku angielskim. If you put them on the floor, it makes a pile more than 2 meters tall. Jeśli położycie ją, ten zestaw na ziemi, to gdzieś sięga 2 metrów. We put it in a special bookcase. Położyliśmy to do specjalnej skrzyni. And we instructed our archivist. I zachęciliśmy naszego archiwistę. That he was to record every literary parallel that we could find. Aby czytając jej pisma wyciągał te wszystkie zapożyczenia, które się u niej znajdują. He was to use 2 colors of ink. Miał używać 2 kolory atramentu. If it was a direct quotation, 1 color. Jeśli to był cytat dosłowny, to 1 kolor. If a paraphrase, a different color. Jeśli parafraza jakiegoś innego autora, inny kolor. And in the margin of the page, he was to indicate the parallel source. I na marginesach książek miał podawać źródło, z których pochodzą te cytaty. We gave him everything Walter Ray had brought to our attention. Daliśmy mu wszystko, co Walter Ray, na co Walter Ray zwrócił naszą uwagę. Na tej podstawie Walter Ray stwierdził, że właśnie 85-95% Ellen White zapożyczyła. Then we gave him additional material. Poza tym naszemu archiwiście daliśmy dodatkowy materiał. Because we did our own study. Ponieważ my prowadziliśmy nasze własne badania. And we found a lot of parallels that he didn't find. I my znaleźliśmy pewne paralele, których Walter Ray nie znalazł. So we added those. A więc dodaliśmy także te. And anybody who wrote to us from the field that found one, we added that. I każdy, kto napisał skądś nam o jakiejś paraleli, którą znalazł Ellen White, dodawaliśmy ją. And we did this for about 5 years.
Czyniliśmy to przez 5 lat. We wanted it to be thorough and complete. Chcielibyśmy, żeby to studium było gruntowne i całkowite. Well, after 5 years, we thought we had every parallel indicated. Po 5 latach myślimy, że znaleźliśmy już wszystkie cytaty paralele w dziełach Ellen White. Then the archivist began to tally it up. I wtedy archiwista zaczął konkretną swoją pracę. The book with the most that we studied, księgę, którą najczęściej, najgruntowniej studiowaliśmy, was great controversy. Był oczywiście wielki bój. Now 15%, 15% has quotations for which the source is indicated right in the text. Z tej książki to są cytaty i do tych cytatów jest podane źródło, z których Ellen White czerpała. There was another 5%, the source of which was not indicated. Pozostałe 5% z tej książki to też były pewne para cytaty, ale źródło nie było tam podane. So that made 20% total. A więc w wielkim boju 20% rzeczy zapożyczonych. Her book Sketches from the Life of Paul. Jej książka Szkice z życia apostoła Pawła had 12.25%. Ma 12.5% takich cytatów, parafraz. Then it drops to 6% for Steps to Christ. W drodze do Chrystusa 6%. And then drops again 3% for Acts of the Apostles. A w działalności apostołów zniża się to tylko do 3%. And every other book is 3% or less, mostly less. I pozostałe książki też mają około 3 albo nawet mniej procentów zapożyczeń. We had already discovered that Mr. Ray's allegations are not reliable when it comes to accuracy. Stwierdziliśmy już, że oskarżenia Waltera Ray nie mają żadnych podstaw. So this result did not surprise us in terms of his wildly inflated figures. I te cyfry, które my odkryliśmy, nie zdziwiły nas w porównaniu z tymi zawyżonymi, bardzo zawyżonymi cyframi Waltera Ray. The most important point in this, najważniejszą rzeczą w tym, is that if you allow literary borrowing at all, że jeśli cytujesz jakieś rzeczy z innych autorów, the percentage is irrelevant. Ilość zacytowanego materiału, procent, nie daje żadnej różnicy, nie czyni żadnej różnicy. If you allow it at all, jeśli pozwolone jest ci cytować, the amount is not at issue. To ilość materiału cytowanego nie ma żadnego znaczenia. Well, ważne jest pozwolenie. We noticed yesterday that the Bible is full of this. Wczoraj stwierdziliśmy, że Biblia ma mnóstwo takich zapożyczeń. Jeśli stawiamy jakieś zarzuty Ellen White, najpierw musimy postawić zarzuty Biblii. All right.